Siemka, ja jestem Judy i zapraszam Was już do czwartego i ostatniego poradnika Pokémon walki Wi-Fi. W dzisiejszym odcinku omówimy statusy, które są nieodłącznym elementem walk. Zacznijmy może od paraliżu. Paraliż jest to status, który zmniejsza do 25% maksymalną szybkość naszego Pokémona, w wyniku czego taki Pokémon jest zwykle znacznie wolniejszy od nawet wolnych Pokémonów przeciwnika. Dodatkowo Pokémon sparaliżowany ma tylko 75% szans na zadanie ciosu. Widać więc, że sparaliżowanie wrogiego Pokémona daje nam bardzo dużą przewagę w walce. Jak więc można uzdrowić Pokémona, który został sparaliżowany? Otóż jest kilka sposobów, takich jak wycofanie sparaliżowanego Pokémona posiadającego zdolność Natural Cure, a następnie ponowne wysłanie go do walki, lub użycie ciosu Heal Bell albo Aromaterapii, lub danie Pokémonowi do trzymania Cherry Berry lub Loom Berry, które natychmiast uleczy naszego Pokémona z paraliżu. Wyjaśniliśmy sposoby uleczenia naszego Pokémona z paraliżu, więc teraz przedstawię, jakie ataki posiadają daną szansę na sparaliżowanie. Cios, zwany Tree Attack, posiada 6,666% szans na sparaliżowanie. Tylko 10% szans na sparaliżowanie posiadają ciosy Thunderbolt, Volt Tackle, Thunder Punch, Thunder Shock. Do ciosów, które mają 30% szans na sparaliżowanie, zaliczymy Body Slam, Bounce, Leak, Secret Power, Spark, Thunder, Dragon Breath. Natomiast jako jedyne 100% na zadanie paraliżu mają Thunder Wave, Stun Spore, Glare, Zap Cannon. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o paraliż. Przejdźmy więc do poparzeń. Poparzenia bardzo utrudniają graczowi walkę z tego powodu, iż co rundę odbierają 1/8 maksymalnego życia. Pamiętajmy, że Leftovers przywraca tylko 1/16. Dodatkowo, kiedy nasz Pokémon jest poparzony, to siła jego fizycznych ataków zostaje zmniejszona o połowę. Nie działa to tylko wtedy, gdy nasz Pokémon posiada umiejętność Guts. Pokémonami odpornymi na poparzenia są oczywiście Pokémony ogniste oraz Pokémony posiadające umiejętność Water Whale. Sposobami na wyleczenie się z poparzenia są wycofanie sparaliżowanego Pokémona posiadającego zdolność Natural Cure, a następnie ponowne wysłanie go do walki, użycie ciosu Heal Bell albo Aromaterapii, albo danie Pokémonowi do trzymania Roast Berry lub Loom Berry, które natychmiast uleczy naszego Pokémona z poparzenia. Atak, który posiada 6,666% na poparzenia, to Tree Attack, który również wcześniej paraliżował. Jeśli chodzi o ataki, które mają 10% szans na poparzenie, to Blaze Kick, Ember, Fire Blast, Fire Punch, Flame Wheel, Flame Thrower, Heat Wave. 50% szans na poparzenie ma cios Sacred Fire, którego uczy się tylko Ho-Oh. Jednak Pokémona tego nie można używać w turniejach, więc z tym ciosem raczej się nie spotkacie. Natomiast 100% szans na poparzenie posiada jedynie cios Wheel of Sight. Wyjaśniłem wszystkie zagadnienia związane z poparzeniami, teraz więc pora na zamrożenia. Zamrożenie jest o tyle denerwujące, ponieważ Pokémon ma tylko 20% szans na rozmrożenie co turę. Więc natychmiastowe rozmrożenie Pokémona jest bardzo rzadko spotykane. Pokémonami odpornymi na zamrożenia są Pokémony lodowe oraz Pokémony posiadające umiejętność Magma Armor. Do sposobów na rozmrożenie zaliczymy przeczekanie tur do momentu, aż nasz Pokémon sam się rozmrozi, zostanie zaatakowanym przez ognisty cios, wycofanie zamrożonego Pokémona posiadającego zdolność Natural Cure, a następne ponowne wysłanie go do walki, użycie ciosu Heal Bell lub Aromaterapii, danie Pokémonowi do trzymania Asper Berry lub Loom Berry, które natychmiast uleczy naszego Pokémona z zamrożenia. Jeśli natomiast chodzi o to, jaki cios ma daną szansę na zamrożenie Pokémona w walkach Wi-Fi, to Tree Attack również ma 6,666% na zamrożenie. 10% szans na zamrożenie mają ciosy Blizzard, Ice Beam, Ice Punch, Powder Snow. To już chyba wszystko, jeśli chodzi o zamrożenie, więc przejdźmy do zatruć. Zatrucia można podzielić na dwie grupy, na te zwykłe zatrucia i poważne zatrucia. Najpierw omówimy te zwykłe zatrucia. Powodują one, że Pokémon co rundę traci 1/8 maksymalnego HP. Pokémonami odpornymi na zatrucia są Pokémony typu trującego i stalowego oraz te, które posiadają umiejętność Immunity. Sposobami na uzdrowienie zatrucia są wycofanie zatrutego Pokémona posiadającego zdolność Natural Cure, a następnie ponowne wysłanie go do walki, użycie ciosu Heal Bell lub Aromaterapii oraz danie Pokémonowi do trzymania Pecha Berry lub Loom Berry, które natychmiast uleczy naszego Pokémona z zatrucia. Jedynym ciosem, który posiada 10% na zwykłe zatrucie, jest Poison Tail. Do ciosów, które mają 30% szans na zwykłe zatrucie, zaliczymy Poison Sting, Sludge, Sludge Bomb. 40% na zwykłe zatrucie ma natomiast Smog. Dwoma ciosami, które posiadają aż 100% na zwykłe zatrucia, są Poison Powder i Poison Gas.
Teraz omówimy tak zwane poważne zatrucia, po angielsku deadly poison. Różnią się one od zwykłych zatruć tym, że co rundę zabierają coraz więcej życia. W pierwszej rundzie zabierą 1/16 maksymalnego HP, w kolejnej natomiast już o 1/16 więcej, czyli 2/16, później 3/16 i tak dalej. Zmienianie Pokemona i ponowne jego wystawienie wyzeruje licznik zatruć. Czyli na przykład jeśli nasz Pokemon stracił w rundzie już 3/16 życia, to jak go wycofamy i użyjemy później ponownie, to nie straci 4/16, a znów 1/16 i będzie znów tracił coraz więcej. Metody leczenia naszych Pokemonów z poważnego zatrucia oraz typy Pokemonów, które są odporne na poważne zatrucia, są identyczne jak w zwykłych zatruciach, więc nie będę ich ponownie wymieniał. Bardzo mało ataków wywołuje poważne zatrucia, bowiem tylko dwa. Pierwszy, Poison Fang, ma 30% szans na poważne zatrucie, natomiast drugim ciosem jest Toxic, który ma 100% szans na poważne zatrucie. Ciekawostką jest, że jeśli Pokemon został otruty, to mimo tego, że zmieniłby ability lub typ, to wciąż będzie zatruty. Przykładem może być Porygon, który może zmieniać swoje ability, albo Kakleon, który może zmienić typ przykładowo na stalowy lub trujący. Teraz omówimy usypianie, czyli coś, co można już robić od drugiego turnieju Pokémon. Podczas snu Pokémon jest zwykle całkowicie nieprzydatny do walki, chyba że zna ciosy takie jak Sleep Talk lub Snore, które atakują podczas snu. Sen trwa od 1 do 5 tur. Czas snu może być zmniejszony, jeśli nasz Pokémon posiada zdolność Early Bird. Pamiętać też trzeba, że Pokémonami, które są odporne na usypianie, są Pokémony z zdolnością Insomnia lub Vital Spirit. Jeśli nasz Pokémon zostanie już uśpiony, to jest kilka metod, by go przebudzić. Wycofanie uśpionego Pokémona posiadającego zdolność Natural Cure, a następne ponownie wysłanie go do walki. Użycie ciosu Heal lub Aromaterapii. Danie Pokémonowi do trzymania Pecha Berry lub Bloom Berry, które natychmiast uleczy naszego Pokémona ze snu. Natomiast jeśli chodzi o ataki usypiające przeciwnika, to wszystkie jeśli trafią, to mają 100% szans na uśpienie. Zaliczymy do nich. Hypnosis, Lovely Kiss, Sing, Sleep Powder, Spore, Yawn, Grass Whistle. Natomiast cios Rest powoduje uśpienie naszego Pokemona na dwie tury, przywracając mu jednak pełne zdrowie. Kolejnym, dość rzadko używanym statusem jest Attract. Działa on tylko na Pokemony przeciwnej płci. Jeśli już jednak zadziała, to wrogi Pokemon posiada tylko 50% szans na zaatakowanie. Pokemonami odpornymi na ten cios są Pokemony ze zdolnością Oblivious. Aby uleczyć naszego Pokemona z działania tego ciosu, jest kilka sposobów. Wycofanie Pokemona i ponowne wprowadzenie go do walki lub danie Pokemonowi do trzymania przedmiot Mental Herb. Teraz porozmawiamy chwilę o tak zwanym Confusion, które możemy tłumaczyć jako na przykład zamroczenie. Może ono trwać od 1 do 4 tur. Wtedy też w każdej z tur, w której działa Confusion, na danym Pokemonie ma on aż 50% szans na niewykonanie ruchu i uderzenie siebie samego. Widać więc, że zamroczenie może sprawić nam bardzo wiele problemów. Sposobem na wyleczenie się z tego stanu jest danie Pokemonowi do trzymania Piercing Berry, które natychmiast uleczy naszego Pokemona z zamroczenia. Jeśli natomiast chodzi o ciosy, podczas których mamy 10% szans na zamroczenie przeciwnika, to zaliczymy do nich. Confusion, Signal Beam. Jedynym ciosem, który ma 50% szans na zamroczenie, jest Flutter. Do ciosów, które mają 20% szans na zamroczenie, zaliczymy Water Pulse oraz Dizzy Punch. Natomiast 100% szans na zamroczenie mają Confusion Ray, Dynamic Punch, Supersonic, Swagger, Sweet Kiss, Teeter Dance. Są również jednak ciosy, podczas których nasz Pokémon sam może doznać zamroczenia. Liczymy do nich Outrage, Petal Dance, Trash. Kolejnym statusem, który omówię, jest tak zwany Flinch. Powoduje on potknięcie się przeciwnika, w wyniku czego nie wykonuje on żadnego ruchu w swojej turze. Ciosami, które mają 10% na spowodowanie potknięcia, są Extrasensory, Bone Clap oraz Hyper Funk. Natomiast 20% szans na potknięcie mają ciosy Waterfall oraz Twister. Dość dużo szans na potknięcie, bowiem 30% mają ciosy takie jak Bite, Headbutt, Astonish, Rolling Kick, Sky Attack, Rock Slide, Needle Arm, Stomp oraz Snore. Jedynym ciosem, który posiada aż 100% szans na potknięcie, jest Fake Out. Warto też powiedzieć co nieco o Leech Seed, czyli obsianiu przeciwnika. Powoduje ono, że Pokémon, który zostanie obsiany, traci co rundę 1/8 życia, która jest następnie przekazywana na Pokémona rywala. Jeśli Pokémon, który zaatakował Leech Seedem, zginie, to cios ten nie przestaje działać, bowiem życie będzie przekazywane na Pokémona, który jako kolejny wejdzie do walki. Sposobem na to, by dany Pokémon przestał być obsiany, a więc przestał tracić życie, jest jego wycofanie. Jednak jeśli zmieni się Pokémona przez Baton Pass, to wtedy Leech Seed zostanie przeniesiony na kolejnego Pokémona, którego wystawimy.
Ostatnim statusem omówionym w tym poradniku będzie Curse, wykonywany jednak przez duchy. Cios Curse, jeśli zostanie użyty przez innego Pokemona, który nie jest duchem, powoduje zwiększenie ataku i obrony, zmniejszając jednak szybkość. Jednak cios ten wykonywany przez duchy ma zupełnie inny efekt. Duch traci przy użyciu tego ciosu połowę swego maksymalnego życia, powodując, że przeciwny Pokémon co rundę będzie tracił 1/4 maksymalnego życia. To już wszystko w dzisiejszym poradniku, który jest już ostatnim właśnie poradnikiem z serii Pokémon Walki Wi-Fi. Mam nadzieję, że wiedza zdobyta przez Was podczas oglądania tych poradników nie pójdzie na marne i Wasze umiejętności gry w Pokémony znacznie się zwiększą. Ale tak jak już powiedziałem, to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oceńcie, skomentujcie, zasubskrybujcie, a ja się z Wami żegnam. Cześć i czołem. Narka.